to, co powiem teraz, przynajmniej dla mnie, nie dla wszystkich. Chcę powiedzieć, że... może tak zacznę. Przez cztery jakieś miesiące czasu, odkąd skończyły się wakacje, było mi strasznie ciężko w życiu. I te cztery miesiące, w sumie prawie cały ten rok, był jeden z najtrudniejszych lat w moim życiu. I te cztery miesiące były dla mnie takie ciężkie, że myślałam, że sobie nie poradzę. I już nie miałam siły, wiecie, i nie miałam siły wołać do Boga, a po drugie czułam, że chyba mi samej zbrzydło mówienie do Boga pustych słów i chyba Bogu też zbrzydło to, co ja do Niego mówię. I przez cztery miesiące żyłam sobie i wegetowałam, tak? Nie było mnie w służbie. I zbliżał się okres Sylwestra i postanowiłam przyjść kolejny raz do Boga i mówię, że stanęłam przed Bogiem. Strasznie się denerwuję, bo to jest cudowne. Stanęłam przed Bogiem i zaczęłam modlić się i zaczęłam prosić Boga, żeby mi powiedział, czy nie zrezygnował ze mnie, bo bardzo chciałam jeszcze iść za Bogiem i wiedziałam i zdawałam sobie sprawę przez cały ten czas, że tylko w Chrystusie jest moje życie. Ale bałam się po prostu tego, że Bóg już ze mnie zrezygnował i chciałam odpowiedzi, czy ja mogę jeszcze za Nim iść, czy On jeszcze mnie chce. I poprosiłam Boga, żeby do mnie przyszedł. I to jest takie cudowne świadectwo, że stałam i Bóg przyszedł rzeczywiście do mnie i napełnił moje serce. I zaczął do mnie mówić i przypomniał mi obietnice, które wkładał przez całe moje nawrócenie do mojego serca. I zaczął do mnie mówić słowa, że z Księgi Malachiasza, z trzeciego rozdziału, może przeczytam kawałeczek. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. I Bóg odpowiedział mi po prostu, że nie dość, że On się nie zmienia, to jeszcze ja nie straciłam swojej i nie zmieniłam swojej pozycji w Nim. I to było cudowne, bo to było przed Nowym Rokiem, to był bodajże 30 grudzień. I to jest ponadnaturalne, ja nie mówię wam bajki, dlatego, bo Bóg rzeczywiście realnie do mnie przyszedł i to jest coś, czego ja nie potrafię określić. Jeżeli kiedyś przeżyliście po prostu przyjście Boga do waszego życia, to zdajecie sobie sprawę pewnie, o czym ja mówię. Natomiast przyszedł Bóg i dodał mi nadziei na rok 2009 i wlał w moje serce pokój i dał mi nadziei, że to będzie wyjątkowy czas. Dużo Bóg do mnie mówił. W ogóle trzeci rozdział Malachiasza to jest to, co ja teraz doświadczam. Jest tutaj też napisane, żeby przynieść Panu całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w domu Bożym, a w ten sposób wystawić Boga na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich, nie wyleje na was błogosławieństwo ponad miarę. Ja sobie pomyślałam, ja chcę, Boże, oddać Tobie wszystko, spróbować i postawić Cię przed próbą, czy Ty nie wylejesz mi błogosławieństwa ponad miarę i ja chcę tego doświadczać w tym roku, bo gdzieś złożyłam Panu po prostu taką, gdzieś przyszłam ze swoim życiem do Pana po raz kolejny i powiedziałam, Boże, znowu Ci to oddaję i wylej na mnie błogosławieństwo ponad swoją miarę i Bóg gdzieś to wypełnia i Bóg dodaje mi pokoju, wiecie, ja jestem w ogóle osobą, która bardzo troszczy się i martwi się o swoje życie. I zawsze było moje życie wypełnione strachem o to, żebym przypadkiem nie zachorowała. Strasznie się tego bałam. Cokolwiek przychodziło na mnie. Moje życie było cały czas wypełnione strachem. Z jednej strony zdawałam sobie, że Bóg jest tym, a z drugiej strony strasznie się bałam. I wiecie, Bóg mnie tego uczy. Ja nie mówię, że jestem już doskonała i że przeszłam przemianę na 100%, ale widzę, ja to widzę po prostu realnie, jak Bóg mnie tego uczy, żeby zaufać, że jeżeli coś mnie boli, jeżeli obawiam się, jeżeli przychodzi strach, to po prostu żeby pamiętać i mieć w sercu to, jaki Bóg jest wspaniały i że On stworzył to wszystko. Wiecie,
na Sylwestra dużo było mówione o tym, jak Bóg nas wspaniale stworzył i On wszystko kontroluje, On wszystko zna. Ja sobie to staram przypominać i staram gdzieś po prostu pamiętać o tym. Rzeczywiście Bóg przychodzi, wkłada w moje serce pokój, tak, że są dni, w których się nie obawiam i wierzę, że w tym roku zostanę tego nauczona, że po to pewne rzeczy przechodziłam, żeby później pocieszać innych ludzi. I to jest dla mnie wspaniałe, bo Bóg przyszedł naprawdę, zawołałam i Bóg mnie wyrwał po prostu z miejsca, którego byłam i chcę Mu za to oddać chwałę, bo na nowo mogę być w Jego służbie, na nowo mogę Mu służyć, na nowo mogę zwiastować prawdę swojego życia, zwiastować Ewangelię, bo ja zwiastowałam przez ten czas, ja mówiłam, ile się dało i chciałam pokazywać ludziom, natomiast zdawałam sobie z tego sprawę, że do pewnych rzeczy Bóg się nie przyzna, bo pewne rzeczy nie są po prostu prawdą na ten czas w moim życiu. A teraz to się zaczyna zmieniać i mam znowu pragnienie, żeby mówić ludziom o Nim. Amen.